Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Wiem, dziś instrument, który nie jest moją najsilniejszą stroną, natomiast postanowiłem, że będziemy co jakiś czas wrzucać tutaj instrumenty basowe dla basistów, dlatego że wiele z tych instrumentów zasługuje na naprawdę opowiedzenie o nich i pokazanie ich światu, a niestety nie ma na tą chwilę tutaj nikogo, kto mógłby to ogarnąć, dlatego zajmę się tym ja. Aria Model Pro 2 Detroit, czyli 313 Detroit z otwartymi porami z naturalnego drewna. Moi drodzy, przepiękny instrument i w tej cenie daje nam absolutnie wszystko, czego potrzebujemy od prostego basu, ale z bardzo dobrych materiałów. Korpus wykonany jest z jesionu, jest zabarwiony w takim brązowym odcieniu, ale czujemy pory drewna pod palcami, wykończony jest w macie. Mamy tutaj dwa przetworniki na magnesach Alnico 4 oraz mostek Wilkinsona na mosiężnych siodełkach grubych. Bardzo dzięki temu pewnie to się dobrze przenosi, ten cały sound z gryfu na korpus. I brzmi to naprawdę wyjątkowo dobrze. Potencjometr głośności, potencjometr tonów i mamy tutaj trójwarstwową płytkę. Gryf. Gryf jest najmocniejszą chyba stroną tego instrumentu. Duża główka, klucze w stylu vintage, gryf typu C z naklejoną podstrunnicą palisandrową oraz dużymi progami w ilości 24 sztuk i sam klon, z którego wykonany jest ten gryf, jest klonem pieczonym. Czyli mamy pewność, że będzie to bardzo stabilny kawałek drewna. Moi drodzy, nie ustawiałem tej gitary, wyciągnięta z pudełka, nie jestem absolutnie mistrzem w bas, natomiast tutaj nie ma żadnej, że tak powiem, filozofii. Mamy dwa potencjometry, dwa systemy przetworników i tyle w temacie. Więc zagram kilka prostych zagrywek, kilka walkingów, może coś klangiem i zobaczycie sobie, jak ten instrument się odzywa. Pozdrawiam Was serdecznie, zobaczcie sobie tą gitarkę bliżej w linku pod spodem, który jest w opisie, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.